Simpsonowie, serial znany z animowanych wybryków i humoru, niespodziewanie zyskał reputację współczesnej wyroczni. Poza zabawnymi fabułami, ta kultowa seria wprawia widzów w zakłopotanie swoją niesamowitą zdolnością do przepowiadania prawdziwych wydarzeń. Oto szokujące prognozy Simpsonów, które się spełniły. Wadliwe maszyny do głosowania. W słynnym odcinku zatytułowanym Treehouse of Horror 18, który został wyemitowany w 2007 roku, Simpsonowie wkroczyli w obszar komedii politycznej, nieświadomie przewidując poważny problem z wadliwymi maszynami wyborczymi. Odcinek przedstawia próbę głosowania Homera na Baracka Obamę w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Niestety, skomputeryzowany system głosowania stale zmieniał jego głos na kandydata republikanów Johna McCaina. To, co miało być beztroską uwagą na temat niezawodności zautomatyzowanych systemów głosowania, nabrało nieoczekiwanego znaczenia. W 2012 roku, podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, pojawiło się wirusowe wideo z Pensylwanii, naśladujące zabawny scenariusz, który żartobliwie wyobrażali sobie Simpsonowie. Przeniesienie głosów od Baracka Obamy do jego przeciwnika Mitta Romneya wywołało poważne obawy o integralność procesu wyborczego i luki w zabezpieczeniach związanych ze skomputeryzowanymi technologiami głosowania. Atak tygrysów na Siegfrieda i Roya. Odcinek zatytułowany Dollar, Dollar and Dollar Ends, który po raz pierwszy został wyemitowany w 1993 roku podczas piątego sezonu The Simpsons, zawierał fascynującą fabułę, która dziwnie przepowiedziała prawdziwe wydarzenie. Epizod zawiera dziwaczny występ z artystami z Las Vegas, Ginterem i Ernstem. Satyra, która jest uderzająco podobna do legendarnych niemiecko-amerykańskich treserów zwierząt Siegfrieda i Roya, przybiera dramatyczny obrót, gdy biały tygrys niespodziewanie atakuje ich podczas występu. W październiku 2003 roku na występie na żywo Roy Horn, członek legendarnej kombinacji Siegfried i Roy, konfrontuje się z niszczycielskim atakiem 7-letniego białego tygrysa o imieniu Montikor. Tygrys gryzie Roya w szyję i ściąga go ze sceny z niesamowitą symetrią przypominającą przedstawiony incydent z Simpsonów. Dziwne powiązania między fikcyjną fabułą a straszną prawdą uderzają w strunę na wielu poziomach. Oba wydarzenia mają miejsce na scenie w Las Vegas z białym tygrysem rzucającym się podczas występu na żywo. Zakończenie kreskówki oznaczało koniec występu Gintera i Ernsta, podczas gdy atak na Roya Horna sygnalizował koniec wybitnej kariery. Ten zbieg wydarzeń nieuchronnie budzi interesujące obawy dotyczące dalekowzroczności Simpsonów. Podczas gdy seria mogła po prostu wykorzystać podobne ryzyko związane z tresurą zwierząt, nie można przeoczyć niezwykłej paraleli między fikcyjnym scenariuszem a katastrofą w realnym świecie. Skandal FIFA. W odcinku z 2014 roku zatytułowanym You Don't Have to Live Like a Referee zagłębiamy się w kwestię korupcji w FIFA, światowej organizacji zarządzającej piłką nożną. Fabuła skoncentrowała się wokół nieprawdopodobnego czasu Homera Simpsona jako sędziego Mistrzostw Świata. Rola ta doprowadziła go nieświadomie do odkrycia rozległej sieci łapówek z udziałem wysokich rangą urzędników. Co zaskakujące, w 2015 roku rzeczywistość odbiła się echem satyry, gdy prawdziwy kryzys korupcyjny FIFA wstrząsnął światem piłki nożnej. W szokującym obrocie wydarzeń Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył wielu kluczowych dyrektorów FIFA o różne przestępstwa, od ściągania haraczy po oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Ta prawdziwa katastrofa ujawniła zakorzenioną kulturę korupcji, w której rutynowo stosowano tajne techniki.
Podczas gdy Simpsonowie przedstawili te kwestie w celach humorystycznych, nie można lekceważyć dalekowzroczności w walce z korupcją FIFA, zanim została ona publicznie nagłośniona. Załamanie gospodarcze Grecji. W 2012 roku odcinek zatytułowany Politically Inept with Homer Simpson fachowo wszedł w domenę katastrof finansowych, zwłaszcza straszliwego załamania gospodarczego Grecji. W odcinku typowo zwariowana sekwencja ma miejsce, gdy Homer Simpson pojawia się na ekranie programu telewizyjnego. Przewijany pasek na dole ekranu i sprytny zwrot akcji przyciąga uwagę widzów nagłówkiem Europa umieszcza Grecję na eBayu. Ta pozornie lekka i nonszalancka uwaga ukrywa jej większe znaczenie. Kontekstem tego zabawnego, ale prowokującego do myślenia komentarza była katastrofa finansowa Grecji. Kilka lat po tym incydencie kraj odkrył, że ogromny deficyt budżetowy, który wzrósł ponad czterokrotnie w stosunku do zatwierdzonego przez Unię Europejską poziomu, był pierwszym pęknięciem w fasadzie stabilności finansowej Grecji. To złowieszcze odkrycie sygnalizowało początek przedłużającego się kryzysu gospodarczego, charakteryzującego się wysokim bezrobociem, niezadowoleniem społecznym i cyklem powtarzających się interwencji ratunkowych. Teraz nadszedł czas na główny temat odcinka. Jest to zdjęcie z Simpsonów, które pozornie przedstawia inwazję Rosji na Ukrainę. Ale skąd twórcy serialu wiedzieli, że tak się stanie? Czy ktoś w serialu ma dostęp do portalu przyszłości? Co jeszcze się wydarzy? Co przewidział ten program? Dajcie znać, co sądzicie. Skandal z koniną. W odcinku z 1994 roku program zaprezentował sketch, który później miał przełożenie na skandal z koniną w 2013 roku. W odcinku Sweet Seymour Skinner's Baddest Song Lady Doris, nadzorca kulinarny w Springfield Elementary, przygotowuje obiady dla uczniów. Celowo podkreśla wątpliwej jakości szkolne posiłki, a ten szybki przerywnik komediowy okazał się niesamowicie proroczym prekursorem prawdziwej tragedii świata, która rozegrała się ponad dwie dekady później. Na początku 2013 roku pojawiły się wiadomości, że produkty wołowe sprzedawane w wielu sklepach w Wielkiej Brytanii i Europie zawierają niezidentyfikowane mięso końskie. To, co wydawało się odosobnionymi incydentami, szybko przerodziło się w pełnoprawny skandal z udziałem kilku sklepów i dostawców w wielu krajach. Sektor spożywczy przeszedł w tryb kontroli szkód, wycofując skażone produkty i obiecując rygorystyczne testy i procedury. Unia Europejska stanęła w obliczu skomplikowanych problemów związanych z rozległą siecią dostaw żywności, rozumiejąc, że jedno słabe ogniwo może zaszkodzić całemu systemowi. Prezydentura Donalda Trumpa. Simpsonowie wkroczyli w świat prognoz politycznych na długo przed ich wystąpieniem. Kluczowym epizodem w historii serialu był ten zatytułowany Bart to the Future. Simpsonowie przedstawili koncepcję Donalda Trumpa wstępującego na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. W odcinku surrealistycznym odniesieniem jest to, że Lisa Simpson wyłania się jako niezwykły pretendent, któremu powierzono rozwiązanie kryzysu finansowego pozostawionego przez jej poprzednika, prezydenta Trumpa. Prawie dwie dekady później, w epickim roku 2016, nieprawdopodobne stało się realne, gdy Donald Trump ogłosił swoje kandydowanie, a następnie wygrał prezydenturę. Simpsonowie mają niesamowitą zdolność wydobywania rdzenia prądów kulturowych i przekształcania ich w fascynujące, humorystyczne historie, które łechtają zbiorową wyobraźnię. W odcinku wykorzystano humor, aby przedstawić rdzeń wstąpienia Trumpa na stanowisko prezydenta.
Czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście o proroctwach w serialu Simpsonowie? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej takich filmów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!